Trenerze w zespole GKS-u Katowice będzie pan piastował funkcję drugiego trenera. Jakie obowiązki będą należały do pana? No, na pewno będę tutaj konsultował z pierwszym trenerem nasz proces treningowy, szkoleniowy. Organizacja przy pomocy tutaj, organizacja treningu, pomoc tutaj na treningu. Wiadomo, jakieś treningi indywidualne, jeżeli chodzi stricte takie rzeczy sportowe, to chodzi tutaj też stałe fragmenty gry przeciwnika, analiza tego wszystkiego razem z naszym analitykiem i przygotowanie na kolejne mecze stałych fragmentów gry. Z trenerem Jerzym Brzęczkiem znacie się nie od dzisiaj, współpracowaliście już wcześniej w Lechii Gdańsk. Kiedy się poznaliście i właściwie jak doszło do tego, że zaczęliście Państwo razem pracować? No zgadza się, no znamy się już od 1988 roku, graliśmy razem 4 lata w Olimpii. Później nasze drogi się rozeszły, niemniej cały czas mieliśmy jakiś kontakt telefoniczny, czy spotykaliśmy się. Tam tematem przewodnim zawsze była piłka nożna, później ja zająłem się trenerką, trener Brzęczek również. Spotkaliśmy się też raz w drugiej lidze na ławce trenerskiej, stanęliśmy po drugiej stronie barykady, a trener Brzęczek zaproponował mi współpracę w listopadzie zeszłego roku, gdzie zostałem jego asystentem w Lechii Gdańsk. Cieszę się, że po raz kolejny mi zaufał i znalazłem się w GKS-ie Katowice. Ostatnio Gieksa grała mecz wyjazdowy w Bytowie. Wynik cieszy, bo 3-0 to jest taka zasłużona wygrana. Czy sztab trenerski jest również zadowolony ze stylu gry zespołu? Znaczy, oczywiście przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z wyniku, to chyba wszyscy i nasi kibice również. Co do stylu, wiadomo, że były jakieś mankamenty w naszej grze, ale naprawdę zwycięzców się nie sądzić i cieszymy się, że po tak tutaj na ostatnim trudnym okresie dla naszych piłkarzy zaświeciło słońce, wygraliśmy, niemniej twardo stąpamy po ziemi. Czeka nas teraz trudny mecz ze Stomilem w Katowicach.